Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Panie, Panów Posłów, witam naszych gości, otwieram posiedzenie zespołu Zerwij z plastikiem. Jak zawsze w dniu posiedzenia Sejmu dzień jest napięty, więc też nie będę przedłużała mojego wstępu, tylko od razu oddam głos naszym gościom. Mamy dwóch gości, znamienitych gości z Gdańska, czyli pana Jacka Skarbka, prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej i pana Ryszarda Gajewskiego, prezesa Zarządu Gdańskie Wody. Panowie opowiedzą o projektach związanych z kwestią szeroko rozumianego plastiku, projekty, które zostały w Gdańsku rozpoczęte, ale też o tych projektach, które są przed nami. Oddaję panu głos. Najpierw pan prezes Jacek Skarbek. Bardzo proszę. Witam, miło mi państwa być u państwa. Chciałem powiedzieć jeszcze krótko, że nasza firma, co może w tym kontekście być trochę dziwnym, jest jedynie właścicielem, a nawet nie jest operatorem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. My odpowiadamy za rozwój, za modernizację systemu, stąd uczestniczymy w badaniach naukowych, czy w ogóle analizujemy kwestię kierunku rozwoju. Ten projekt Nonha City jest już projektem zakończonym w ramach projektu Interregio dla Morza Bałtyckiego. Jak państwo widzicie, tutaj uczestnikami tego projektu było aż 18 gmin i organizacji z 7 krajów basenu Morza Bałtyckiego. I byliśmy tam jako firma jednym z trzech uczestników z Gdańska. Zresztą, jak tutaj widzicie państwo, Gdańsk był jedynym podmiotem obecnym, partnerem z Polski. Uczestniczyliśmy my, Urząd Miejski w Gdańsku oraz Uniwersytet Gdański, który jakby był tym partnerem naukowo-badawczym. Proszę państwa, generalnie w tej naszej części, w naszym obszarze projekt sprowadzał się do tego, że znaleźliśmy ochotników, którzy po prostu sami zadeklarowali pewne testy ze swoim udziałem w celu zbadania, czy zmiana trybu życia, nawyków pozwoli zmniejszyć zawartość substancji niebezpiecznych w ich bezpośrednim otoczeniu, a nawet w ich organizmach, nie tylko w ich otoczeniu. Wzięło udział 9 rodzin, łącznie 29 osób uczestniczyło w tym, jak gdyby, no, po prostu badaniu. Z naszej strony specjalista do spraw technologii ścieków oraz pani doktor Monika Piotrowska-Szypry, to oboje doktorzy nauk technicznych i chemii, odpowiadali ze strony pan Marek za sprawy wewnętrzne. Natomiast tu chciałbym się dłużej zatrzymać, ponieważ bardzo dużą rolę, można by nawet powiedzieć kluczową, odgrywała trochę oddolnie i samorzutnie zawiązana grupa Detoxet, która przeprowadzała te badania właśnie, no, nie chcę użyć słowa na ludziach, ale wokół owych 29 wolontariuszy, którzy się zgłosili. Była to grupa naukowców z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Gdańskiego. Jak podkreślam, samorzutnie się ona skrzyknęła. Nie był to projekt uczelni, ale naukowców z tych dwóch uczelni, którzy zaproponowali właśnie przeprowadzenie konkretnych badań i opomiarowanie i zmierzenie tego, co było efektem i działaniami tych wolontariuszy 29. Proszę państwa, tutaj już nie będę wymieniał tych najbardziej podejrzanych substancji, o bisfenolu A, bisfenolu S. Już się częściej mówi, bo są to substancje, na które już producenci, na przykład bidonów plastikowych czy innych używanych do kontaktu z żywnością rzeczy z plastiku, zwracają uwagę, ale są tam jeszcze cztery inne substancje, które działają endokrynogennie, czyli jak łatwo zgadnąć, mają bardzo niekorzystny wpływ na nasze gruczoły dokrewne.
I właśnie między innymi poprzez badanie krwi, moczu sprawdzaliśmy, czy też nasi naukowcy sprawdzali skutek kontaktu z chemią ludzi i obecności tworzyw sztucznych w środowisku. To były te sześć tych związków chemicznych jest najbardziej podejrzanych i najbardziej szkodliwych. Proszę zwrócić uwagę, analizowano obecność w środkach czystości, kosmetykach, zabawkach, tekstyliach, a nawet meblach. To były sposoby zbierania materiału, czyli próbka kurzu, próbka moczu i ankieta, która jak gdyby opisywała nawyki bytowe, żywieniowe, czyli czego używa się do czyszczenia, jakich ubrań się używa, etc. I na podstawie tego no właśnie stwierdzono, że wszyscy badani mają stwierdzone w organizmach te wszystkie sześć substancji negatywnie oddziaływujących na organizm ludzki. Nikt nie był wolny od tych substancji. Proszę zwrócić uwagę, tutaj jest może mało czytelny, ale co się stało po pół roku badaniu, jeśli chodzi o zmianę tych nawyków, czyli na przykład rezygnacji ze środków chemii gospodarczej, czy też na przykład tych, którzy zdecydowali się zmienić nawyki w postaci nieużywania opakowań plastikowych. Proszę zwrócić uwagę, jak spadało zawartość niektórych szkodliwych substancji. Te granatowe kreski to są po półrocznym okresie testowym, a te słupki z tą cienką linią to są przed. No i proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że porównanie, tam gdzie na przykład nie zdecydowano się na zużywanie czy kontakt zmożony z plastikowymi rzeczami, stwierdzono u tych osób wyższe stężenie fenoli, wyższe stężenie ftalanów tam, gdzie na przykład były malowane podłogi czy ściany i tak dalej, i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, nie ma substancji chemicznych, które pozostawiają organizm ludzki obojętny. Stosując, używając tworzywa sztuczne, podkreślam, nawet farby, nawet meble, które są nie z naturalnych albo lakierowane jakimiś lakierami, w każdym przypadku akumulujemy w organizmie, bo to są, proszę Państwa, badania, jak proszę zwrócić uwagę, w moczu i kurzu, czyli i w otoczeniu, i w samych organizmach stwierdzono podwyższone stężenia tych wszystkich podejrzanych substancji endokrynogennych. Czyli krótko mówiąc, one wnikają w organizm ludzki. Nie ma tak, że jeżeli mamy meble pomalowane lakierem, to ten lakier po prostu nie wnika w nasz organizm. No, takie były konkluzje, proszę Państwa. Teraz pytanie, co z tym fantem zrobić? Otóż skupiliśmy się na maksymalnym wypromowaniu tej kampanii, czyli nagłośnieniu efektów tego. Udało się nadspodziewanie, ponieważ zostaliśmy wskazani jako jeden z tych 18 partnerów najlepiej promujących te badania i najgłośniej rozpropagowujących efekty. Rzeczywiście zainteresowały się też media bardzo mocno. Nie będę już w szczegóły wnikał, w każdym razie udało się przynajmniej zainteresować opinię publiczną w stopniu przez nas nawet no, niespodziewanym, nieoczekiwanym. I również pośrednio wizyta nasza tutaj u Państwa jest efektem tej promocji. Projekt teoretycznie się skończył, ale proszę zwrócić uwagę, że proszę Państwa, będziemy dalej współpracować z grupą naukowców w ten sposób, że sporządzony zostanie taki prototypowy, mobilny analizator, żeby badać już zawartość tych substancji chemicznych również w wodzie i ściekach, czyli jak gdyby kolejne środowiska, nie tylko domowe, ale te, którymi się obaj z kolegą Gajskim zajmujemy, czyli wodę i ścieki, żeby przeanalizować obecność tych substancji w tych środowiskach. Jeszcze w tym roku będziemy je przeprowadzać. Tak wygląda właśnie prototyp tego analizatora, zbudowany
właśnie przez naukowców z tej grupy Detoxet. I ten analizator będziemy wykorzystywali właśnie też w tych działaniach. Za chwilę powie kolega Gajewski, przejdzie do przedstawiania kolejnego projektu, który jest ściśle związany z tym projektem dotyczącym plastików, czyli analizy zawartości już nie tyle substancji uczestniczących mających swoją zawartość w plastikach, ale też generalnie, jeśli chodzi o plastik jako taki, oraz będziemy chcieli aplikować o partnerstwo w projekcie właśnie NHC2 i tam też będą rozstrzygane badania, pewne badania dotyczące wpływu samego plastiku na środowisko ludzkie. Oddaję głos koledze. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Tak jak powiedział już kolega, projekt, który w tej chwili się rozpoczyna, w którym są obie spółki miejskie z Gdańska, czyli Gdańskie Wody i GIF. To jest projekt Fun Plastic Sea, dotyczy właśnie badań dotyczących mikroplastików w wodach dostających się do Morza Bałtyckiego. To jest też projekt finansowany z programu Interreg regionu Morza Bałtyckiego. Gdańskie Wody najpierw reprezentuje spółkę, która zajmuje się miejską infrastrukturą odwodnieniową. Eksploatujemy potoki, zbiorniki retencyjne, kanalizację deszczową, zajmujemy się ochroną przeciwpowodziową. Rozwijamy też nowoczesne narzędzia jak monitoring meteorologiczny i hydrologiczny, ale też między innymi małą retencję miejską, która tak jak ogrody deszczowe, która też tutaj będzie dosyć istotna, jeżeli chodzi o te badania. No i teraz projekt dotyczy plastików, mikroplastików w zasadzie, natomiast plastik jest produktem, wydawał się produktem idealnym, tani, czysty, higieniczny, praktyczny materiał. Dzięki plastikowi rozwinęło się wiele dziedzin naszego życia i prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie już go dzisiaj wyeliminować i pewnie nie ma takiej potrzeby. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z zagrożeń. Średni czas używania na przykład foliowej siatki to 20 minut, ale tak, sekunda, żeby ją wyprodukować, rozkład to jest kilkaset lat. Wyrzucamy ten plastik, on trafia do wód powierzchniowych i mórz. No i jaki jest skutek? W 90% żołądków ptaków morskich stwierdzono w żołądkach plastik, więc to jest jakby taki aspekt środowiskowy i naszej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o środowisko, ale również ma to wpływ na nasze zdrowie, ponieważ poprzez ten plastik trafia do naszego łańcucha pokarmowego, poprzez organizmy wodne, ryby, my ten plastik zjadamy. Co to są mikroplastiki? Mikroplastiki to są cząstki tworzyw sztucznych o średnicy mniejszej niż 5 mm. To są również cząstki, które są niezauważalne gołym okiem o takich powiedzmy rozmiarach i one mogą być pochodzenia pierwotnego, to znaczy niektóre produkty zawierają już mikroplastiki, jak na przykład kosmetyki, ale mogą też być pochodzenia wtórnego, ponieważ plastik się starzeje pod wpływem środowiska, promieni słonecznych, ulega degradacji i w ten sposób właśnie też powstają drobiny mikroplastiku. W tym projekcie zajmujemy się przedostawaniem się mikroplastików do wód i zagrożeniem wynikającym z tego. I tak jakby starając się podchodzić do tego kompleksowo, te mikroplastiki mogą się dostawać zarówno bezpośrednio, tutaj na czerwono jest to zaznaczone, tak jak na przykład sieci rybackie czy farby morskie, którymi są pokryte statki. Mogą się dostawać poprzez wody opadowe, tak jak na przykład plastikowe opakowania, które są zmywane wraz z deszczem do kanalizacji i dostają się do wód. Ścieranie się opon samochodowych to jest bardzo duży też udział właśnie tych mikroplastików w wodach.
pył miejski zawiera mikroplastiki, oznakowania drogowe. Tu też trzeba powiedzieć o takim, no powiedz, wymaga to zbadania, na przykład nawierzchnia boisk sztucznych jest też elementem zanieczyszczenia mikroplastikami. To co na zielono, to jest właśnie to, czym się zajmuje w tej chwili GIFK, czyli kolega. Czyli to się dostaje ze ściekami sanitarnymi, pranie ubrań syntetycznych. Widzimy, to jest też bardzo duży ładunek mikroplastików, który się może przedostawać do wód, i mikrogranulki w kosmetykach. No i tak dla porównania, jak my wyglądamy z użyciem plastików na mieszkańca w krajach, więc Polska no całkiem dużo zużywa tych mikroplastików, jeżeli chodzi. No jesteśmy gdzieś tam, można powiedzieć, w środku europejskiej stawki. Projekt Fan Plastic zrzesza 8 krajów nadbałtyckich. Są organizacje z 8 krajów, z Gdańska 2 podmioty. Liderem projektu jest Sweden Water Research, a wśród partnerów, co jest bardzo istotne, jest międzynarodowa organizacja HELCOM, która zajmuje się ochroną Morza Bałtyckiego, czyli badaniem stanu Morza Bałtyckiego, stanu środowiska i również dawaniem takich wytycznych. W związku z tym myślimy, że ten projekt może być bardzo istotny w kontekście ustaleń, czyli może skutkować również konkretnymi zaleceniami przez HELCOM dla krajów członkowskich. No i celem projektu jest właśnie zwiększenie wiedzy na ten temat, na temat źródeł, na temat sposobów rozprzestrzeniania, na temat tego, z jakim problemem mamy do czynienia, ale też ocena skuteczności technologii do usuwania tych mikroplastików. Zakresem działań naszej spółki chcemy wybudować stację pilotową do oczyszczania wód opadowych z mikroplastików. No to będzie takie dosyć pionierskie przedsięwzięcie, ponieważ no nie słyszeliśmy jeszcze o nikim, kto by właśnie w ten sposób próbował te mikroplastiki usuwać. To będzie technologia oparta na odpowiednio dobranych złożach hydrofitowych, czyli takich naturalnych oczyszczalniach. Chcemy zlokalizować tą stację przy ujściu kolektora Kołobrzeska, to jest przy Molo w Gdańsku Brzeźnie. Co to są te oczyszczalnie hydrofitowe? To jest taki, można powiedzieć, powrót do korzeni. To są takie rozwiązania bazujące na rozwiązaniach naturalnych. Po angielsku się mówi constructed wetlands, czyli takie sztucznie konstruowane, sztucznie budowane tereny podmokłe. Czyli naśladujemy naturę po to, żeby też intensyfikować procesy oczyszczania. To są wszystko właśnie zdjęcia z oczyszczalni hydrofitowych. To nie są tereny naturalne. Schemat, no wygląda to w ten sposób, że jest te oczyszczalnie hydrofitowe, jakby mają różne strefy, różne głębokości, tam wykorzystujemy różne procesy naturalne, oczyszczanie w strefie korzeniowej roślin, filtracja w gruncie. Jest to takie naturalne też, można powiedzieć, działanie, które, bo dlaczego nasza spółka się tym zajmuje, ponieważ my zauważyliśmy i wdrażamy taką już od jakiegoś czasu politykę małej retencji miejskiej, czyli zatrzymywania wód opadowych poprzez takie rozwiązania terenowe, tak jak na przykład ogrody deszczowe. Ale te ogrody deszczowe właśnie też mogą pełnić funkcję oczyszczania, nie tylko przeciw podtopieniom, ale też oczyszczania wód. W związku z tym jest to takie rozwinięcie tego problemu. Oprócz badań, czy oprócz tej stacji pilotowej, gdzie będziemy badać, w jakim stopniu właśnie tą technologią mikroplastiki mogą być usuwane przed zrzutem do wody, będziemy również na Potoku Oruńskim i w kanale Raduni badać zawartości mikroplastików, czyli będziemy sprawdzać, ile z kanalizacją deszczową, ile z tej zlewni zurbanizowanej miejskiej dostaje się do potoków tych substancji. Także to będą właśnie badania na Potoku Oruńskim i kanale Raduni. Będziemy mogli sprawdzić, na ile właśnie ta koncentracja
wzrasta. No i oczywiście też w zakresie projektu są działania edukacyjne, upowszechniające rezultaty projektu. One są bardzo ważne. Chodzi o to, żeby właśnie uświadamiać, z jaką skalą problemu mamy do czynienia. Tutaj dalszy ciąg to kolega opowie o swoim zakresie. My, proszę Państwa, natomiast skoncentrujemy się.
dodać jedną. Dobrze. Dobrze, znaczy skupiamy się na dwóch elementach, to znaczy jeden element dotyczący właśnie uświadomienia zagrożeń, on dotyczy i edukacji, dotyczy wpływu na nasze codzienne wybory i nasze codzienne nawyki. Tak? To znaczy my rzeczywiście przez te codzienne wybory jesteśmy w stanie ograniczyć zużycie tego, co nam szkodzi. No czasami powiedzmy tu są różne też dobre praktyki, które są powiedzmy jest taki ruch zero waste, tak, którym możemy sobie takie rzeczy podpatrywać. Natomiast no jesteśmy też realistami i wiemy, że nie ograniczymy tych mikroplastików do zera. W związku z tym drugi aspekt to są te właśnie technologie do usuwania, czyli podczyszczanie i usuwanie mikroplastików, zanim one trafią do środowiska wodnego i morskiego. I to jest taki drugi aspekt, który też wymaga rozwoju. Dziękuję. Bardzo dziękuję panom za tą ciekawą prezentację. Zaraz oddam głos państwu posłom, jeśli będzie taka, i posłankom, jeśli będzie taka potrzeba. Ale no właśnie, chciałam ten temat promocji życia bez plastiku, albo z mniejszą ilością plastiku pociągnąć dalej. Korzystając też z panów obecności, chciałam się zapytać, jak to jest z tą wodą z kranu, bo jednak u nas w Polsce ciągle nie ma takiego powszechnego przekonania, że picie wody z kranu jest zdrowe czy bezpieczne, chociaż ja osobiście, no, będąc mieszkanką Gdańska, nie mam z tym zupełnie problemu. Mamy po prostu pyszną wodę i szkoda kupować tę w butelkach i mam takie przekonanie, że ta woda z kranu jest wręcz zdrowsza, bo jest, zakładam, wolna od tego plastiku. Ale chciałam rozwiać dwa mity. Znaczy, po pierwsze, jeśli mamy wodę z kranu, niezależnie od tego, w której części Polski się znajdujemy, dla naszego organizmu ona powinna być bezpieczna, prawda? Znaczy, prośba, żeby to potwierdzić, ale... Jest bezpieczna, pani poseł, szanowni państwo. No oczywiście nie za każde miejsce w Polsce można ręczyć, ale właściwie dzięki funduszom unijnym praktycznie wszystkie miasta w Polsce mogą się pochwalić wodą zgodną z normami unijnymi w kranie. Oczywiście mogą się zdarzyć incydenty, gdzieś lokalne zanieczyszczenia, ale to są, podkreślam, incydenty. Zasada jest taka, że jeżeli jesteśmy w mieście A, B, C i wiemy, że tam były realizowane projekty modernizujące system wodociągowy, możemy spokojnie pić wodę z kranu. Natomiast, i też można to niestety o Gdańsku powiedzieć, nie wszędzie ona ma cudowny smak ze względu na technologię chlorowania, czyli tam, gdzie jest woda z ujęć powierzchniowych, stosuje się w jej uzdatnianiu chlorowanie i to nie pozostawia obojętnym smak. Natomiast jakość tej wody jest na pewno taka, że można ją spokojnie pić. I w kontekście tego, o czym mówimy, jeżeli będziemy mieli badania, które wykażą, że w wodzie ujmowanej i dostarczanej do kranów mikroplastiki nie występują, możemy powiedzieć, że jest to woda zdrowsza od wody, którą na przykład transportujemy w butelkach plastikowych, osobliwie gdy są one wystawiane na promienie słoneczne, ponieważ w tej wodzie w teorii zdrowej występują mikroplastiki, to w dość dużym stężeniu, nie mówiąc już o bisfenolach, które bardzo chętnie właśnie do wody przenikają, kiedy na przykład butelkę gnieciemy sobie tak biegając, powiedzmy zdrowo, albo sobie ją wystawiamy na światło słoneczne. Te bisfenole, o których ja mówiłem, bardzo wtedy w dużej ilości przenikają do tej zdrowej, mineralnej wodzie jeno w plastikowej butelce. I taka jest właśnie różnica. Bardzo dziękuję. Jeszcze chciałam ten wątek, który był wspomniany w projekcie Miasto na detoksie, poruszyć, bo wiem, że w tym projekcie też, czy na bazie tego projektu powstała publikacja i też zaczęto o tym mówić, że plastik plastikowi nierówny. Czy mogliby panowie też o tym powiedzieć, właśnie jaka jest różnica między butelką PET a butelką o oznaczeniu 2 czy 5, bo to też nie każdy wie, jakbym mogła prosić o... Proszę państwa, cofnę się do tego miejsca, gdzie mówiliśmy o właśnie różnych tych substancjach.
Często możecie Państwo gdzieś zobaczyć na niektórych na przykład bidonach BPA free, prawda? Tylko że oprócz BPA, czyli bisfenolu A, jest jeszcze inny bisfenol, który niestety, ale też trafia, aczkolwiek w mniejszej ilości, do naszych organizmów i jest to niby tworzywo sztuczne tak zwane bezpieczne, ale niestety trudno w tej chwili powiedzieć, czy istnieje tworzywo całkowicie bezpieczne, bo tam, gdzie jest zawartość bisfenoli, czy tych substancji, proszę zobaczyć, bisfenol S, to jest ten inny bisfenol, tam, gdzie pochodzący między innymi z tych plastików, gdzie jest napisane BPA, czyli bisfenol A free, albo wolno od bisfenolu A, no ale jest bisfenol S, też nieobojętny dla ludzkiego organizmu. W każdym razie, żeby się nie przedłużać tutaj wywodu, zwłaszcza, że to są skomplikowane zagadnienia chemiczne, można powiedzieć krótko, że to są tylko substancje endokrynogenne, czyli pewna grupa substancji używanych typowo do produkcji lub do nadawania plastikowych pewnych cech. Tak dla prostego rozeznania, im bardziej plastik giętki, miękki, plastyczny, tym więcej zawiera substancji szkodliwych. Proste. Dlatego, że właśnie tych substancji używa się do zmiękczania tego plastiku. Im on ma być bardziej miękki, elastyczny, odporny na zgniatanie, żeby się nie łamał, tym więcej w tym plastiku jest właśnie tych szkodliwych substancji. Więc są plastiki bardziej szkodliwe, są plastiki mniej szkodliwe. Nasz projekt już aż tak daleko idących dywagacji, w jakim zakresie, w jakim stopniu, nie czynił. Natomiast z tych prac, tych analiz można takie wnioski wysnuć. Ja jeszcze, jeżeli mogę dodać, tak, bo rzeczywiście w ramach tego projektu Miasto na Detoksie były robione badania, które wskazały na tą obecność, na co wynika z tego slajdu i jest już wiedza dotycząca, które plastiki, tak, czy które jakby żywność w kontakcie z którymi tworzywami sztucznymi jest bardziej bezpieczna, drugie mniej. Należy oczywiście, to jest kwestia świadomości i należy na to patrzeć w ten sposób, bo tak jak powiedziałem, my nie ograniczymy w 100% i są sytuacje, kiedy musimy z tego tworzywa sztucznego skorzystać. Natomiast to jest kwestia po prostu kumulacji w organizmie, to jest kwestia dawki. Tak? Jeżeli my mamy świadomość, jeżeli w iluś przypadkach odmawiamy, tak, wybierzemy szkło, czy wybierzemy stal nierdzewną zamiast tworzywa sztucznego do przechowywania żywności, to zmniejszamy również prawdopodobieństwo tego, że to wpłynie niekorzystnie na nasze zdrowie. Myślę, że to jakby właśnie to upowszechnianie tej wiedzy służy naszemu zdrowiu. Ale jeszcze dodam jeden bardzo spektakularny przykład tutaj, pani poseł, żeśmy przed spotkaniem oficjalnie o tym powiedzieli, że są miejsca, gdzie nikt się tego szkodliwego plastiku nie spodziewa. Takim miejscem są, proszę państwa, paragony fiskalne. O, ja mam tutaj nawet, wbrew temu, co sam głoszę, noszę w portfelu taki właśnie paragon fiskalny. Proszę państwa, jedyny człowiek, który mimo stosowania tych wszystkich zdrowych działań u siebie w domu, nie obniżył sobie zawartości tych substancji w organizmie, był to ktoś, kto po prostu pracował na tak zwanej kasie i obrywał paragony. Tylko w ten sposób kumulował w organizmie te endokrynogenne substancje, że gołą ręką odrywał ileś tam dziennie paragonów, pracując normalnie w sklepie. Więc mamy zazwyczaj świadomość, że dotykamy butelki plastikowej, mamy świadomość, że używamy chemii gospodarczej, natomiast że łapiemy za paragon i już w tym momencie narażamy organizm na kontakt z bisfenolem, tego raczej nikt się, myślę, nie spodziewa. I to właśnie musi być też przedmiotem szeroko pojętej akcji edukacyjnej, żeby ludzie mieli świadomość, to co kolega powiedział, że próbują może ograniczyć plastik, ale też żeby mieli świadomość, że kontaktuje się z tymi substancjami w miejscach, których, po których by tego się nie spodziewali. Bardzo dziękuję. Pani poseł Henryka Krzyponos. A ja spytam, jak to się ma do kart płatniczych?
jak to wygląda, bo przecież mamy, nosimy karty płatnicze w portfelu, dowody i tak dalej. Mamy tego plastiku bardzo dużo w naszych portfelach, więc jak to się ma to wszystko? No niestety o danych o kartach nie mamy. Na to. Można założyć, że są to substancje, które też być może są pokryte. Należałoby po prostu przeprowadzić szczegółowe badania, tak? Że to, podkreślamy raz jeszcze, celem tych projektów nie jest wojna z plastikiem, jest tylko po pierwsze uświadomienie ludziom, że nie jest to dla nich, dla ich zdrowia obojętne, a po drugie, żeby ustalić, które z powszechnie używanych tworzyw lub wyrobów z tworzyw zawierają tych substancji najwięcej, są najbardziej niebezpieczne, prawda? Bo są tworzywa, które są dużo bezpieczniejsze, a są tworzywa, które są zdecydowanie mniej bezpieczne. Na przykład, nie chcę tu konkretnie mówić, ale na przykład akryl jest z tego punktu widzenia substancją dużo mniej niebezpieczną, ponieważ jest bardziej spoisty, spójny i nie emituje substancji do środowiska niż na przykład właśnie te zmiękczone polietyleny, powiedzmy. Polietylen utwardzony już na przykład mniej tych bisfenoli emituje niż ten miękki, właśnie ta plastikowa. No niestety muszę się jej ciągle czepiać, butelka, którą się zgniata z upodobaniem, a ona tak ładnie trzeszczy i wtedy właśnie emituje te bisfenole, tudzież mikroplastiki do płynów, które zawiera. Bardzo dziękuję. Pijemy wodę z kranu i zachęcamy wszystkich do tego. To jest dobra okazja, tak, albo pijemy do szkoły. Ja na przykład, jak dzieci w szkole mają jakąś taką zrzutkową imprezę, to i moja córka musi przynieść wodę, to od jakiegoś czasu nie idziemy do sklepu i nie kupujemy tej wody w butelce, co się dla wielu wydawało oczywistym, tylko mamy szklane butelki, które w domu, oczywiście wielorazowe, z korkiem, które w domu odkręcamy kran, nalewamy tę wodę i zanosimy do szkoły, albo nalewamy tę wodę w szkole i to nie jest problem. Popularne są też poidełka. W Gdańsku tych poidełek w szkołach jest wiele, chociaż trzeba powiedzieć, że pan też prezes to potwierdzi. Woda z poidełka jest taka sama jak ta woda z kranu, prawda? Tak, oczywiście. Zarówno w szkołach, jak i te na ulicach. No Gdańsk, gdyby policzyć źródła te tak zwane poidełka na głowę mieszkańca, czyli ile osób przypada na jedno źródło, to wiedziemy prym, pani poseł, jeśli chodzi o Polskę, to znaczy mamy największą ilość tych zdrojów ulicznych przypadających w stosunku do populacji miasta. I oby tak dalej. Otwieram dyskusję. Pani posłanka Chmiel. Masz rację, dziękuję. Przede wszystkim chciałam podziękować pani przewodniczącej, że zorganizowała ten zespół, dlatego że jest to naprawdę ważny temat, zwłaszcza w tym momencie i się cieszę, że tutaj z mojego Gdańska tak wspaniała reprezentacja tutaj przyjechała i panowie nam to przedstawili. Ja chciałam pytanie zadać troszeczkę marginalne może, ale zajmowałam się tym tematem jeszcze jak byłam radną i mnie to interesuje. Bardzo przedstawialiście tutaj panowie ogrody deszczowe, żeby zagospodarować wodę i chciałam się zapytać, ja się zajmowałam programem zagospodarowania w ogóle wody w miejscu jej powstawania. To znaczy, żeby po prostu deszczówkę na przykład do podlewania ogrodów i dlatego mówię, że to jest marginalne, czy my podjęliśmy, jeszcze jak byłam radną, podjęliśmy uchwałę, która jakieś tam dofinansowanie, powinna to było z 8 lat temu, 10 nawet i dlatego pewnie pan nie pamięta, czy kolega, ale chciałam się zapytać, czy w ogóle zajmujemy się dalej tym tematem, czy to umarło po prostu, bo jakoś nie było już wtedy ciągu dalszego. Chciałam się zapytać, jak wygląda ta sytuacja. Dziękuję. Oczywiście zajmujemy się od kilku lat, właśnie wdrażamy politykę. Nie chciałem tego tematu rozwijać, bo rozmawialiśmy o plastikach, ale,
ale właśnie temat tak zwanej małej retencji miejskiej, czyli żeby, no jest taka zmiana podejścia, tak można powiedzieć, do zagospodarowania wód opadowych. Kiedyś mówiło się, że należy tą wodę jak najszybciej zebrać i odprowadzić do kanalizacji. Dzisiaj mówi się, że właśnie należy ją zatrzymać, tak, zatrzymać i dopiero nadmiar wody odprowadzić do kanalizacji. To ma szereg takich korzyści, na przykład właśnie walka z podtopieniami. Dwa, zatrzymanie wody na okres, kiedy będziemy mieli sucho. W zeszłym roku mieliśmy w Gdańsku bardzo długi okres, w Polsce mieliśmy w ogóle problemy w lecie z suszą, więc zatrzymanie takiej wody powoduje, że ona dłużej zostaje w środowisku i zasila rośliny. Ale też aspekt ten właśnie jakościowy, o którym mówiłem, czyli tego rodzaju rozwiązania, jak właśnie wszelkiego rodzaju terenowe rozwiązania, ogrody deszczowe, niecki retencyjne, czyli zatrzymanie wody poprzez zieleń w miejscu, gdzie ona spadnie, również mamy ten aspekt oczyszczania, czyli w kontekście właśnie walki z zanieczyszczeniami wód opadowych, to mogą być też rozwiązania właśnie bardzo ciekawe. Dlatego to stanowi też element polityki w Gdańsku, który wprowadzamy i stąd też ten projekt. Czyli badamy, na ile właśnie w takich rozwiązaniach hydrofitowych my będziemy w stanie tych mikroplastików usunąć. Krewnym badaniem, Ryszard, jeszcze powiedz, jest na przykład naturalizacja cieków wodnych, można też powiedzieć, jest to pochodny, budowa zbiorników retencyjnych zamiast poszerzania kanałów deszczowych itd. itd. No tak, znaczy to też jakby też dosyć ciekawe, bo to nie tylko są od nas badania, ale też z innych miast, które wskazują, że tam, gdzie mamy otwarty przebieg na przykład potoków i tak jak w Gdańsku, gdzie mamy dużo zbiorników otwartych retencyjnych, to ta jakość wody, czyli jest dużo lepsza w tych potokach, bo uruchamiamy naturalne procesy samooczyszczania. Tam, gdzie ta woda jest ujmowana w systemy kanalizacyjne, tam z tą jakością jest już gorzej. Dlatego stąd właśnie ta naturalizacja i te nasze jakby polityka właśnie, żeby w tym kierunku iść. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam dodać, że ten problem pozbywania się plastiku tam, gdzie jest to możliwe, czy w ogóle ta świadomość na temat tego, ona jest bardzo niska. Ja ostatnio rozmawialiśmy zresztą na ten temat. Zauważyłam, że na przykład suszarki bębnowe, ja mam w domu suszarkę, na której jest instrukcja, jak te kłaczki po suszeniu opróżniać. I instrukcja wskazuje, że trzeba to wylać, trzeba to spłukać, a to jest przecież plastik, spłukać pod kranem, więc widać, że też ta świadomość producentów, te instrukcje, że ona jest bardzo niska, że tutaj też potrzeba pewnie edukacji, ale być może też jakiś rozwiązań prawnych, które by zmieniały tego typu zachowania, no bo nam się wydaje, że to nie jest kłopot, ale jak pomnożymy to przez 38 milionów mieszkańców, czy kilkadziesiąt milionów gospodarstw domowych, no to już się robi poważny problem, prawda? Poseł z kolegą właśnie jadąc, analizowaliśmy, jakie mogą być rozwiązania prawne, które nie nadto uciążliwe, będąc dla konsumentów czy producentów, mogą zmniejszać ten kontakt zarówno z właśnie bisfenolami czy z w ogóle plastikiem. I wystarczyłoby na przykład wprowadzić regulację proporcji wagi opakowania do zawartości. Bo dzisiaj mamy taki przerost formy nad treścią, że niekiedy waga opakowania zaczyna być porównywalna z zawartością, którą on niesie ze sobą. A na przykład te popularne tacki, które zawierają jakieś tam kilka plasterków sera czy szynki, to jest właśnie ten twardy styropian, jest też potężnym emitentem bisfenolów. No niestety, jeżeli mamy do czynienia z taką sytuacją, że są, jak powiedziałem, cztery plasterki sera, a potężna tacka do tego jeszcze przykryta grubą folią, no to w tym momencie rzeczywiście jest to pewna przesada, której można by było zapobiegać właśnie czyniąc jakąś taką regulację, która na przykład mówi, że nie więcej niż procent wagi produktu może być opakowany w plastik. No to jest na przykład taka regulacja, która by w jakiś sposób to szaleństwo plastikowe zmniejszyła. Ja jeszcze odnosząc się do tego, co pani przewodnicząca powiedziała, jeżeli chodzi o pranie, tak właśnie ten slajd pokazuje, że jest bardzo duży udział no właśnie
mikroplastików, jeżeli chodzi o pranie ubrań, tak? 35% szacuje się mikroplastików dostaje się z prania ubrań. Gdybyśmy potrafili w jakiś sposób wprowadzić w urządzeniach, w pralkach, tak, odpowiednie filtry, które no wydaje się, że to powiedzmy technologicznie pewnie by, no, trzeba by jakoś pomyśleć, ale jest do zrobienia, no moglibyśmy w dosyć istotny sposób ograniczyć ilość mikroplastików dostających się do wód. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, tylko prośba, żebyście Państwo się przedstawiali. Krzysztof Żernotal, Syntos. Ja reprezentuję firmę, która jest największym producentem między innymi ekspandowanego polistyrenu, czyli styropianu, ale także polistyrenu. I tak w nawiązaniu do tego, co pan prezes przed chwilą powiedział, chciałem powiedzieć, że nigdy nie używaliśmy bisfenolu do produkcji styropianu. Nie wiem, jak inne firmy, z tego co wiem, również nie używają tej substancji. To tak ad vocem. Natomiast chciałem takie ogólne pytanie panom prezesom przedstawić, czy te projekty, które tutaj panowie omówili, są wyrazem jakiegoś wotum nieufności wobec działalności europejskich agend Komisji Europejskiej, w szczególności chodzi mi o wyniki opracowań i regulacje wydawane przez Europejską Agencję Chemikaliów, Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności i Europejską Agencję Środowiska. Wiem, że żyjemy w takiej dobie populizmu i również w naszym kraju wiele środowisk stara się podważyć te autorytety instytucji unijnych. Jak mamy rozumieć wyniki Państwa projektów? Dziękuję. Proszę bardzo. Znaczy wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że tutaj nie ma jakichś żadnych kontrowersji, tym bardziej, że te projekty, o których mówiliśmy, to są projekty finansowane z funduszy unijnych, to są międzynarodowe instytucje, które uczestniczą w tych projektach, tak jak właśnie HELCOM. Z tego, co zresztą mi wiadomo, to Europejska Agencja do Spraw Chemikaliów też podjęła taką inicjatywę wprowadzenia zakazu stosowania mikroplastików w kosmetykach, więc no jakby tutaj nie bardzo rozumiem, dlaczego miałoby to stać w sprzeczności z ustaleniami tych instytucji. To jest temat bardzo gorący, temat mikroplastiku, wpływu na środowisko, wpływu na życie. To jest bardzo gorący temat badawczy również. I tu my też nie mamy patentu w tej chwili, przedstawiamy wyniki z naszych projektów, ale potrzebne są dalsze badania i oby jak najwięcej takich badań było, które będą w stanie to oceniać. Bardzo proszę. Jeszcze dodam do tego krótko, że tak jak powiedziałem, my nie zwalczamy plastików, tylko chcemy świadomości ludzi, na co się ważą. Czyli jeżeli chcą narażać się na pewne ryzyka i jeżeli gotowi są za wygodę płacić, to jest ich wyborem. Natomiast nie jest celem tych projektów ani walka z producentami, albo ani wdrażanie jakichś surowych regulacji prawnych, tylko jest to uświadomienie mieszkańcom, ludziom, że konsekwencją stosowania pewnych rzeczy są właśnie takie efekty zdrowotne, czy też narażanie się, bo to raczej o ryzykach mówimy, nie wiadomo jeszcze w jakim stopniu, narażanie się na pewne konsekwencje zdrowotne i tylko te. Musiał Mariusz, ja w spotkaniu uczestniczę w ramach Polskiego Związku Przetwórców Stworzeń Sztucznych, natomiast reprezentuję firmę, która produkuje opakowania stworzeń sztucznych i mam pytanie do panów prezesów, bo panowie postawili takie tezy, rozumiem, że są podparte jakimiś badaniami, bo padło hasło czy informacja, iż gniecenie butelki PET powoduje większą emisję bisfenolu. Ja bym poprosił, czy panowie macie jakieś badania, które potwierdzają. I kolejne pytanie, pan prezes bardzo zachęca do korzystania z butelek szklanych. Czy panowie macie wiedzę, świadomość, czy dysponujecie jakimiś badaniami, jaki wpływ na środowisko ma butelka szklana? Dziękuję. Powiem w ten sposób. No, jaki wpływ ma mieć związek sody, krzemu i na środowisko, no to nie wiem, ale wydaje mi się, że ona już jest w przyrodzie. Te związki używane do produkcji szkła są w środowisku, bo są z niego wprost pobierane.
Nie jestem chemikiem, ale wydaje mi się, że do produkcji szkła nie stosuje się żadnych przetworzonych substancji. To są wszystko kopaliny naturalne. Więc jeżeli szkło się kruszy, to kruszy się na substancje naturalne. To tak mówiąc a propos szkła. Natomiast tak, są badania empiryczne, że gniecenie to jest jednym z czynników zwalających. Ja nie potrafię odwołać się, ale wystarczy, są to już nie badania polskie, ale mechaniczne działanie powoduje, że uwalnia się z większości więcej bisfenolu i substancji służących do właśnie uczynienia tego plastiku bardziej elastycznym. Być może, jeżeli my mamy wykazywać, dlaczego ta teza jest taką, jaką tu prezentujemy, proszę bardzo, spróbujemy, ale podkreślam, to nie są już badania polskie. To są ogólne badania, które mówią, że plastik w pewnych sytuacjach, zwłaszcza pod wpływem promieniowania ultrafioletowego na przykład, też uwalnia bisfenol. Dlatego na przykład już gdzieniegdzie zawiera się ostrzeżenie o tym, żeby nie wystawiać plastików właśnie na światło słoneczne. Więc to nie są badania polskie, ani w tym bardziej w tym projekcie, tylko to są już naukowe stwierdzone fakty, że pewne tworzywa wystawione na promieniowanie ultrafioletowe, jakie zawiera słońce, tudzież mechaniczne zgniatanie uwalnia w jakimś stopniu większym niż naturalny bezruch te substancje z tychże plastików. Jeżeli mogę skomentować tylko? Znaczy, tylko prosiłabym nie polemizować, bo to znaczy, chcę coś wyjaśnić. Ten zespół nie jest od tego, żeby sobie coś wytykać, tylko szukamy wspólnych rozwiązań. Chyba zgadzamy się wszyscy co do tego, że plastik nie jest najzdrowszym tworzywem, że powinniśmy go ograniczać, bo ma wpływ nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na nasze zdrowie. Ja wielokrotnie o tym mówiłam. Taki jest cel tego zespołu, żeby negatywny wpływ plastiku na nasze zdrowie, a więc to, że substancje zawarte w plastiku powodują bezpłodność, łysienie, różne choroby hormonalne, żeby ten negatywny wpływ plastiku ograniczyć albo przede wszystkim uświadomić ludziom, że takie zagrożenie istnieje. Więc mam prośbę, żeby tutaj się teraz nie przepychać z panami prezesami, ale oczywiście wychodzę naprzeciw i jedno z kolejnych spotkań na pewno będzie poświęcone stricte kwestiom zdrowotnym. Zaprosimy ekspertów, zaprosimy naukowców. Myślę, że też skorzystamy z tych gdańskich doświadczeń. Tutaj nawet konkretne osoby się pojawiały. Skorzystamy z różnych doświadczeń, także tych gdańskich, żeby ten temat zdrowotności albo braku zdrowotności czy oddziaływania plastiku na nasze zdrowie, żeby ten temat szerzej omówić. Bardzo proszę, kto jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, Robert Szyman. Ja zachęcam Państwa, nie chcę tutaj nikomu niczego wytykać, zachęcam tylko Państwa do analiz dokumentów, które powstały w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, dotyczących między innymi strategii dla tworzyw sztucznych i tak dalej. I tam powołują się eksperci na metodę oceny cyklu życia produktu. Ja naprawdę zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tymi materiałami. One, na podstawie tych analiz można wtedy stwierdzić, czy produkt wykonany z tworzywa sztucznego bądź z materiału alternatywnego jest gorszy bądź lepszy. Innych metod póki co nie ma, więc najlepiej gdyby się opierać na analizach bądź badaniach, które już są i również na tych regulacjach, które są. Jeżeli chodzi o tworzywa sztuczne, generalnie jest to materiał, który najbardziej jest obłożony różnego rodzaju restrykcjami, analizami, jest dyrektywami i tak dalej, więc cały komitet Europejska Agencja Chemikaliów stworzony jest właśnie po to, żeby badać kwestie ewentualnej zawartości substancji szkodliwych. Jest również lista substancji niebezpiecznych, których nie można stosować w produktach z tworzyw sztucznych. Także ja zachęcam do lektury, krótko mówiąc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kiedyś nie wiedziano, że palenie jest szkodliwe, a okazało się bardzo szkodliwe i teraz się w wielu miejscach publicznych nie pali. Ja jestem przekonana, że z plastikiem idziemy podobną drogą. Jeszcze nasza świadomość dotycząca zagrożeń, jakie niesie plastik, jest niska. Ona jest coraz wyższa, ale to nie znaczy, że mamy być zamknięci na te badania, które są przeprowadzane za nowe odkrycia dotyczące tego, jakie zagrożenia niesie plastik, i prosiłabym tego nie negować, a kierunek w Unii Europejskiej jest taki, jeśli już o tym mówimy, że od plastiku tam, gdzie można, będzie się odchodziło, stąd rezygnacja i zakaz plastikowych sztućców i różnych słomek i innych opakowań plastikowych. Więc ja bardziej zachęcam przemysł zajmujący się produkcją plastikowych opakowań, żeby szukała takich rozwiązań, które wyjdą naprzeciw tym trendom, a nie żeby się tutaj boksowała, bo tak jak mówię, nam wszystkim zależy na tym, żeby wypracować wspólne rozwiązania, a nie żeby się nawzajem przepychać. Mikroplastik jest problemem. Jeśli ktoś nie wierzy, zachęcam do, jest wiele filmów dokumentalnych, między innymi dostępny na jednej z platform cyfrowych. Ale czy ja mogę się wypowiedzieć? Znaczy, szanowni państwo, możliwość udziału w zespole jest dla każdego, ale bardzo bym prosiła, żeby państwo nie utrudniali prowadzenia tych obrad. Zachęcam do obejrzenia między innymi dokumentalnego filmu Plastic Ocean. Tam są obrazki między innymi na temat tego, ile w naszych oceanach znajduje się plastiku. Przywołam jeszcze obrazek, bo niektórym się wydaje, że problem plastiku, mikroplastiku, to jest problem gdzieś odległy. Polecam obrazek foki z Zatoki Bałtyckiej, która również myli plastikową folię, plastikowy worek z czymś, co jej się wydaje, że nadaje się do jedzenia. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Marek Kapucha, grupa Ergis. Ja mam taki jeden komentarz, ponieważ w tej całej dyskusji jesteśmy za tym jako Ergis, aby mądrze wykorzystywać te tworzywa sztuczne, które są w tej chwili produkowane. No to będę Ergis, przepraszam, jest producentem, czy przetwórcą bardziej tworzyw sztucznych, także na tym bazujemy naszą działalność. Natomiast w całej tej dyskusji nie pada nic na temat odpadów tworzyw sztucznych. I o ile tutaj też z ust panów prezesów padło takie stwierdzenie, że nie zwalczymy tworzyw sztucznych i możemy pracować w dalszym ciągu nad tym, żeby dokształcać, edukować społeczeństwo również, które tworzywa są zdrowsze, które są mniej zdrowe, jak tych tworzyw używać. Natomiast chyba problemem nie jest tutaj sam produkt z tworzywa sztucznego aż taki, jak problem, który jest generowany przez odpady z tworzyw sztucznych, nad którymi zupełnie nie panujemy. I to, co ląduje w tych morzach, oczywiście i oceanach, to jest też, wszyscy mamy świadomość, że to jest katastrofalne, co się już stało. Natomiast trzeba siły i środki skomasować na pracy nad zagospodarowaniem odpadów z tworzyw. I tutaj, jak wszyscy państwo wiecie, bo obserwujemy to na co dzień, generalnie w Polsce jest mało edukacji na ten temat. Oczywiście w tej chwili mamy narzucone przez Unię częściowo te projekty związane z segregacją odpadów, ale ta segregacja odpadów również w Polsce, pomimo to, że to również w Warszawie, tutaj jestem mieszkańcem, jest to narzucone i segreguje już od kilku lat dosyć skrzętnie odpady. To też to, co się dzieje w dalszym ciągu z tymi odpadami, też nie do końca jest posegregowane, tak, w tych kolejnych ciągach. I wydaje się, że tutaj gro naszych wysiłków w tym słusznym temacie dotyczącym tworzyw sztucznych powinno pójść właśnie w kierunku usystematyzowania i zaproponowania jakiegoś rozwiązania, które będzie powodowało prawidłową segregację tych odpadów i zawracanie tych odpadów do powtórnego wykorzystania, bo tutaj znowu bazując na tym stwierdzeniu panów prezesów, że nie da się całkowicie zrezygnować z tworzyw i jest wiele też argumentów takich, które świadczą o tym, że dla utrzymania żywności w dobrej kondycji nie ma lepszego na razie rozwiązania, ludzkość nie zna lepszego rozwiązania niż tworzywo, chociaż
Tu też można pójść w kierunku tych różnych bioopakowań, które są w tej chwili przedmiotem różnych prac koncepcyjnych. Tylko trzeba mieć świadomość, że te biodegradowalne opakowania też będą trzykrotnie droższe od tych opakowań z tworzyw, które obecnie stosujemy. Także to jest wszystko kierunek słuszny, ale ja bym rekomendował silnie, żeby skupić się na walce z odpadami, bo te odpady generują główną ilość plastiku w morzach i oceanach, ale również tych mikroplastików, które później przenikają do organizmów ludzkich. Pani poseł, mogę, broń Boże, nie chcemy tutaj, proszę Państwa, sprawiać wrażenia, że teraz przestaniemy mówić o recyklingu, o zagospodarowaniu plastików. Jest to temat już bardzo dawno nagłaśniany, od dawna. Jest to temat już, myślę, doskonale społeczeństwu znany. Natomiast odpowiadając trochę, powiem Panu w ten sposób. Jest recykling. I znowu wracając do tych przysłowiowych butelek PET, jest istotne, czy zaczniemy te butelki poddawać recyklingowi od łamania ich na drobne cząsteczki, czy też na przykład od razu spróbujemy je przetapiać, prawda? Bo to jest z punktu widzenia emisji tych mikroplastików jednak nie to samo. Czy będziemy robić płatki o centymetrowej powierzchni, czy też od razu będziemy próbowali ten PET przetapiać. I takie badania być może poszerzą właśnie wiedzę w kierunku również najlepszych, najbardziej efektywnych sposobów recyklingu tworzyw, żeby ich przeróbka w kierunku powtórnego użycia też wolna była w jak największym stopniu od emisji do środowiska, bo to są też różne procesy i one mogą mieć różny wpływ na środowisko. Więc badania, jakkolwiek my ich nie będziemy przeprowadzać, ale u naszych partnerów być może też dadzą właśnie odpowiedź na to, czy nie należy preferować takich rozwiązań recyklingowych, a zaniechać nieco inne. I w tym kierunku być może pójdą też prace badawcze, żeby te tworzywa modyfikować w taki sposób, żeby, dam analogię azbestu. Azbest, proszę Państwa, jest zupełnie nieszkodliwy, dopóki się go nie łamie i nie kruszy. Do tej pory on jest nieszkodliwy. Rury azbestocementowe z mojej branży wodociągowe są całkowicie bezpieczne, pod warunkiem, że ktoś nie zacznie na przykład pukać w nie młotkiem. Tak samo może być z tworzywami. I dlatego my o tym mówimy, o tych, że tworzywo samo w sobie złe nie jest. Pewne sposoby jego produkcji, pewne sposoby nadawania mu pewnych cech lub pewne sposoby obróbki mogą być dużo bardziej szkodliwe i emitować mikroplastik do środowiska niż samo istnienie tego tworzywa i jakiś z nim człowieka kontakt. Więc proszę spojrzeć na to, że jest to pewien początek badań, które powinnyś bardzo szeroko wraz z producentami, bo przecież ja zakładam, że producenci tworzyw sztucznych są pełni dobrej woli, żeby jednak produkować takie substancje, które nie będą albo w jak najmniejszym stopniu będą szkodliwe, więc powinny pójść badania naukowe w tych kierunkach, aby zrezygnować z pewnych cech użytkowych tworzyw kosztem poprawienia, na rzecz poprawienia bezpieczeństwa. Więc może jednak wrócić do tych, ja będę się upierał, że jest to teza udowodniona, butelek twardszych, ale cięższych, tak jak kiedyś one były, jak pamiętamy przed kilkunastu laty, inaczej butelki PET wyglądały. One były dużo lżejsze, ale grubsze, a więc trudniejsze w transporcie, etc. Są pocienione te butelki. Więc jeżeli porównajmy tę butelkę sprzed kilkunastu lat, a obecną, i zobaczymy, która z nich jest bardziej szkodliwa dla człowieka. I może w tym kierunku należy przeprowadzić analizy i badania. Pani poseł, nie polećmy. Ale proszę sobie nie udzielać głosu samemu, dobrze? Jakby pan mógł wyłączyć mikrofon. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten głos. My oczywiście, podkreślę, to jest zespół, który się nazywa Zerwij z plastikiem. My zajmujemy się przede wszystkim kwestiami, tak jak powiedziałam, kwestiami zdrowotności plastiku, ochrony środowiska naturalnego, ale ten wątek jest bardzo ważny. Na poprzednim posiedzeniu Sejmu odbyła się między innymi komisja samorządu, która z udziałem ministerstwa, która
zajmowała się kwestią zwrotności opakowań. To jest duży problem, tak, że u nas nie ma systemu zwrotu opakowań. Wręcz mamy sytuację, w której duże supermarkety, to akurat nie dotyczy plastiku, tylko szkła, życzą sobie butelki niezwrotne, bo tak jest im wygodniej, bo tak jest im taniej, łatwiej jest im to wszystko zorganizować. I to jest wyzwanie, żeby wprowadzić system zwrotnych opakowań. To dotyczy zwłaszcza plastiku, tak? Tego systemu czy automatów, gdzie można tę plastikową butelkę czy inne opakowanie oddać. Wiele krajów w tym kierunku poszło, między innymi, jeśli dobrze pamiętam, na Litwie ten zwrot opakowań, on sięgnął 93% po 2 latach już, więc rzeczywiście to na pewno jest bardzo ważny wątek i też go na jakimś etapie poruszymy, ale tutaj proszę wybaczyć, mamy gości, którzy nie są z zakładu utylizacji, ale na pewno też takich gości na tym spotkaniu będziemy mieli, tylko zajmujemy się kwestią tego, na ile jesteśmy w stanie kontrolować zawartość plastiku, mikroplastiku w wodzie pitnej, na ile ta woda jest wolna od tego mikroplastiku. Temu dedykowane są te projekty, które przed nami w Gdańsku. Chcieliśmy się podzielić tą wiedzą, być może inne samorządy też chciałyby z tej wiedzy skorzystać albo w jakiś sposób do tego projektu dołączyć, no bo wydaje się, że ten rok, kolejne lata to jest ten czas, kiedy kwestia debaty o plastiku, mikroplastiku będzie żywa i ona też na pewno zaowocuje jakimiś nowymi danymi, badaniami naukowymi, z których też nowe wnioski będzie można wyciągnąć. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać? Bardzo proszę. Dziękuję Pani Poseł. Dariusz Nowaczyk, Tesco Polska. Ja tak troszeczkę nawiążę do Pani wypowiedzi odnośnie tych butelek szklanych. Oczywiście są takie kraje, jak na przykład Węgry, bez żadnych aluzji politycznych, w których ta sprawa związana z odbieraniem butelek wyszła, ale państwo zapłaciło za to olbrzymie pieniądze i płaci cały czas. I wszędzie, we wszystkich krajach, w których ta odbiór opakowań szklanych wychodzi, jest duży wkład finansowy państwa. I oczywiście u nas to też by zafunkcjonowało, ponieważ koszty, pojawia się pierwszy problem, wysokie koszty przekazywania tych opakowań. Drugi problem, kto ma za to płacić. I na razie to jest nierozstrzygalne i pewno przez chwilkę będzie jeszcze to trwało. Ja chciałem powiedzieć, nawiązując do opakowań plastikowych, że Tesco dostrzega ten problem. Dostrzegło to w Wielkiej Brytanii, dostrzegło to w Europie i w Polsce. I my w tej chwili do roku 2020, czyli do przyszłego roku, zrezygnujemy całkowicie z opakowań, w których jest plastik, który nie ulega przetworzeniu. Do roku 2024 chcemy, aby całkowicie uprościć, żeby te opakowania nie były wieloskładnikowe, jeśli chodzi o plastik, tylko żeby one były jednorodne, żeby później ten recykling był bardzo prosty i widoczny. I to zrobimy. W Anglii to się udało, w związku z czym wiemy, na czym się opierać i jak to robić w Polsce. Z tym, że tutaj znowu pojawiają się pieniądze. Bo na przykład pojawi się problem torebek tych plastikowych, za które w tej chwili od tego roku płacimy. Klienci też płacą. Klienci płacą, my te pieniądze przekazujemy dalej do państwa. A kwestia torebek plastikowych, torebek papierowych. I tu znowu pojawiają się koszty. I to są koszty bardzo znaczne. I teraz jest kwestia, czy klient będzie chciał pokryć te koszty. Kolejna sprawa. My mamy w planie taką sytuację, aby klienci przychodzili na przykład po wyroby garmażeryjne z własnym opakowaniem. Czy to się w Polsce uda? Mam wątpliwości, ale pewno za jakiś czas będziemy starali się to zrobić. To też, aby ograniczyć ilość tego plastiku, który funkcjonuje w przestrzeni. A to są takie jakby... I jeszcze jedna kwestia jest istotna, bo wydaje mi się, że problem plastiku, na problem plastiku trzeba patrzeć w kontekście całej gospodarki, bo to, o czym panowie tu mówili, czyli słynna butelka, w której jest woda, my ją możemy przewozić, jest jakiś koszt, ale proszę zwrócić uwagę, że ta sama woda w butelce szklanej będzie znacznie cięższa. Koszt rośnie, wzrasta zanieczyszczenie środowiska, bo
siłą rzeczy zużywamy więcej paliwa. Także ten problem jest bardzo złożony. On, myślę, że powinno się na niego patrzeć globalnie z różnych stron, z takimi elementami, które wydaje się, że na pierwszy rzut oka ich nie widać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za ten konstruktywny głos. Ja tylko dołożę taką propozycję, chociaż pewnie też na jednym z spotkań byśmy porozmawiali na temat polityki, czy poszukali wspólnych rozwiązań dużych sieci sklepów, bo problem, który ja dostrzegam, to jest na przykład kwestia tych jednorazowych folii do ważenia warzyw i owoców. Tutaj też trzeba szukać rozwiązań, no bo to jest plastik, który od razu trafia do kosza. Są rozwiązania, no ja chodzę po prostu ze swoimi takimi oczkowanymi siatkami, ważę w nich warzywa i owoce. To jest kwestia pewnie promocji pewnych rozwiązań, przyzwyczajeń, ale przecież kiedyś tak było, tak? Nie było siatek i robiliśmy w ten sposób zakupy. Mała uwaga, w tych opakowaniach wielokrotnego użytku też się stosuje plastik. No ja mam bawełniane, więc... Ale plastik plastikowi nierówny. Jeśli nawet one są plastikowe, to one są wielorazowe. Ja ich nie wyrzucę do kosza, nie wiem, czy kiedykolwiek, tak? Chyba, że się zniszczą. A taka siatka, no ona po zważeniu dwóch bananów trafia do kosza po prostu od razu i nie jest, jak wiemy, najłatwiejszym materiałem do przetworzenia, tak? I to jest kłopot. Tu bym też próbowała szukać jakichś rozwiązań, ale to pewnie na oddzielne posiedzenie. Pani poseł, jeśli można, bardzo chętnie zaprezentujemy te wszystkie rozwiązania, które zostały wdrożone w Anglii w oparciu o badania RAP-u i to, co my chcemy robić w Polsce. Także decyzja należy do pani poseł. Dobrze, bardzo dziękuję za tę deklarację jeszcze, a jeszcze tylko o tych butelkach chciałam głos. No tu jest inny problem, znaczy to powiedziałam, że duże supermarkety nie chcą, czy oczekują butelek niezwrotnych. No tylko problem polega na tym, że jak ja idę, przepraszam, kupić piwo do małego sklepiku, to samo piwo, które w supermarkecie jest w butelce niezwrotnej, ja kupuję w butelce zwrotnej, czyli da się, tak? Czyli to małe sklepiki mają mniejsze koszty, no mają te same koszty. U nas też może pani zwracać. No to dobrze, ale to ja później panu powiem, gdzie nie mogę, dobra? Bo mi nie wypada na głos. Jeszcze pani chciała zabrać głos? Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby, bo już byśmy powoli... Jeden, dwa głosy, tak? Jeszcze bardzo proszę. Agnieszka Szynek, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, koordynator inicjatywy Polish Circular Hotspot. Ja może tak powiem, po pierwsze ten temat już od dawien dawna się toczy. Ja pracowałam kiedyś w WWF-ie i zresztą takie badania krwi też robiliśmy na babci, mamie, córce, gdzie analizowaliśmy właśnie poziom tych substancji chemicznych we krwi. To wtedy było na etapie, kiedy wchodziło rozporządzenie REACH, tak, na poziomie Unii Europejskiej. Przed REACH-em faktycznie żadne chemikalia nie były badane. Po to zostało wprowadzone to jakby rozporządzenie, żeby troszeczkę nałożyć większą odpowiedzialność na producentów i mam nadzieję, że to się dzieje, że udało się to przegłosować, zostało wprowadzone rozporządzenie i są pewne regulacje. Ja też chciałam powiedzieć, że my jako właśnie Circular Hotspot to jest inicjatywa, która ma na celu transformację gospodarki w kierunku cyrkularnym, w kierunku takim, żeby tak naprawdę odpadów nie było, żebyśmy nie musieli się zastanawiać, co zrobić z odpadem. I my jako ta platforma chcemy pomóc właśnie nawiązać współpracę pomiędzy decydentami, pomiędzy biznesem, pomiędzy naukowcami, trochę tą dyskusję właśnie rozpocząć i rozmawiać, jak to zmienić, jak spowodować, żeby ta transformacja nastąpiła, ale tak właśnie ewolucyjnie bym powiedziała, ponieważ to jak tutaj pan Dariusz zauważył, faktycznie to jest nieco szersza perspektywa, że trzeba też uważać nad tym, jakie decyzje podejmujemy, żeby też nie wylewać często dziecka z kąpielą, bo to jest często tak złożony problem, jeśli chodzi właśnie o cykl życia produktów, o całą tą analizę LCA, że często coś, co nam się wydaje oczywiste, niekoniecznie takie musi być. I my troszeczkę chcemy właśnie podejść do tego systemowo, z szerszej perspektywy, także zapraszamy do współpracy i państwa, żeby tą dyskusję prowadzić i prowadzić w taki sposób konstruktywny, właśnie ewolucyjny. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę deklarację. Też na pewno z państwa doświadczenia chętnie skorzystamy. I ostatni głos, bardzo proszę. Tomasz Zieliński, Polska jest Zwłoczą Obszaru Chemicznego, ponieważ mam tu na mikrofonie numer 13, więc na wszelki wypadek będę delikatnie. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, powiem tak. Mam taką prośbę w zasadzie na przyszłość i w ogóle. W zasadzie apel, nie tyle prośbę. Żebyśmy bazowali na najwyższym poziomie rzetelności i kompetencji, przedstawiając wszystkie informacje dotyczące sektora stanowiącego dzisiaj 8 tysięcy przedsiębiorstw w tym kraju, prawie 200 tysięcy miejsc pracy, odprowadzających miliardy podatków, inwestujących kolosalne liczby zarówno w kapitale, jak i właśnie w miejscach pracy. To jedno.
Czyli z drugiej strony, prowadząc tą edukację, prowadźmy ją w sposób rzetelny. Nie prowadźmy demagogii i przede wszystkim nie wprowadzajmy opinii publicznej w błąd. To, co dzisiaj słyszeliśmy tutaj, ja sobie zdaję sprawę, że pan prezes jako absolwent prawa Uniwersytetu Gdańskiego doskonale zdaje sobie sprawę, jak działa prawo i jak to prawo muszą wypełniać przedsiębiorcy, żeby wprowadzić jakikolwiek produkt do użytku codziennego, czyli wypełnić najbardziej restrykcyjne normy, nawet nie tyle krajowe, co unijne, które są najbardziej restrykcyjne na świecie w tym momencie. Wprowadzanie opinii publicznej w błąd w zakresie stosowania produktów, ich właściwości, to, co dzisiaj usłyszeliśmy w zasadzie, nijak się ma do faktycznego znaczenia i właściwości, i metod wytwarzania danych substancji, produktów, tym bardziej całej palety tworzyw, dodatków i potem ich przetwórstwa, o czym notabene pewnie pan doskonale wie jako znawca technologii polimerów i ich wytwarzania. Zatem prosiłbym bardzo, oczywiście to jest, pozostawiam również pani poseł, do decyzji w zakresie następnych posiedzeń, aby również uwzględnić głos technologów polimerowców, również takich badań, które faktycznie potwierdzają pełne bezpieczeństwo tego typu produktów stosowanych w medycynie, w ochronie leków, w ochronie żywności, tak żeby żywność się nie marnowała, jak najbardziej restrykcyjne normy muszą spełniać nie tylko same produkty, ale też przedsiębiorcy od momentu pierwszego kroku, który podejmują w zakresie ich wytwarzania, a finalnie to, co powiedzieliśmy także na pierwszym spotkaniu, odpowiedzialność za wprowadzanie odpadów, tą finalną, ponoszą także konsumenci. Tego nie zapominajmy. Ta edukacja powinna być też skierowana w tą stronę, konsumentów jako współodpowiedzialnych w ogóle za odpad, który funkcjonuje na rynku. I edukacja, jak powinni się z danym produktem de facto obchodzić. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Podkreślę, temat plastiku jest cały czas badany i śmiem podejrzewać, że to będzie jak z kwestią palenia. Naukowcy w tej sprawie i tutaj mamy te dane, które były podawane, one są podparte badaniami naukowymi. Ja rozumiem, że przemysł chemiczny pewnych rozwiązań się boi, ale ja bym bardziej prosiła o takie konstruktywne propozycje, o wytykanie konkretnych, jeśli pan ma jakieś zastrzeżenia, błędów, a nie podważanie tego, co tych projektów, które już trwają, które są projektami międzynarodowymi, które w tle mają naukowców, którzy mają za zadanie sprawić, żeby wykorzystywanie plastiku było maksymalnie wolne od zagrożeń zdrowotnych, żebyśmy jednocześnie dbali maksymalnie o środowisko naturalne i szukali też wspólnie z przemysłem chemicznym takich rozwiązań, które wyjdą temu naprzeciw. Bardzo proszę nie traktować tego, o czym my dzisiaj tutaj mówimy, jako atak na kogokolwiek, bo w ten sposób będzie nam bardzo trudno rozmawiać, a ja akurat jestem przekonana, że ten wątek wykorzystywania plastiku, zwłaszcza jeśli chodzi o opakowania żywności, on jest ciągle wątkiem badanym, istotnym i nie możemy mówić, że nie ma tutaj żadnego problemu. Ja widzę problem, dlatego że istnieje i są badania naukowe, które dowodzą, że związki endokrynnie czynne mają negatywny wpływ na nasze zdrowie, a te związki znajdują się w substancjach, właśnie w związkach plastiku, więc proszę mówić, że nie ma problemu, bo nie po to powstał ten zespół, żeby ktokolwiek się obrażał. Czy jeszcze ktoś z naszych gości chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan prezes Skarbek. Ja jeszcze raz powtórzę. Nasze badania nie są przeciwko komukolwiek. Mam nadzieję, że nie ma głosów polemicznych z efektami tych badań, bo to są fakty. To, że są te substancje w organizmach stwierdzone i że pewne zachowania obniżyły te substancje, też jest faktem. Proszę zwrócić uwagę, że w naszych badaniach nie interesowaliśmy się, w jakich fabrykach były te substancje chemiczne wytwarzane, czy w krajowych, czy zagranicznych. Nikt nie w ogóle interesował się nawet specjalnie, czy to są takie tworzywa sztuczne, czy inne. Badano substancje, które pojawiają się w organizmach ludzkich. I tak jak pani przewodnicząca powiedziała, te substancje nie biorą się ze szkła, nie biorą się z naturalnego drewna, tylko z chemii. Rzeczą
innych naukowców jest zbadanie, czy tak jak to mówiłem wcześniej, można zastąpić jedne tworzywa mniej szkodliwymi, bo takie są. Nie wszystkie są jednakowo szkodliwe. Być może istnieją tworzywa sztuczne, nawet obojętne do organizmu, stosowane na przykład w chirurgii. Ja tego nie twierdzę. Natomiast wiemy ponad wszelką wątpliwość, że są tworzywa sztuczne, które emitują substancje endokrynogenne do organizmu i otoczenia i po prostu trzeba coś z tym faktem zrobić. Ludzie muszą o tym wiedzieć, że narażają się na kontakt z takimi substancjami i mieć prawo wyboru. Nigdzie, w żadnej z naszych wystąpień nie zauważyliście Państwo na pewno stwierdzenia, że tworzywa są produkowane niezgodnie z przepisami, albo że producenci tworzyw stosują zakazane substancje lub technologie do ich tworzywa, do ich wytwarzania. Nie. Wszystko się odbywa zgodnie z przepisami. Tyle tylko, że zgodnie z tymi przepisami ludzie narażają się na kontakt z substancjami endokrynogennymi. I to wszystko. To, co mieliśmy do powiedzenia. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Na pewno już zamknęliśmy dyskusję. Na pewno jedno z kolejnych spotkań, myślę, że kolejne nawet spotkanie, wychodząc naprzeciw, poświęcimy kwestiom stricte zdrowotnym, korzystając z doświadczenia, z dorobku naukowców. Bardzo dziękuję i zamykam posiedzenie zespołu Zerwij z plastikiem.